Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, to jest już 19 odcinek z Wiedźmina 2, Zabójcy Królów. Gdzie jest nasza biedna Triss Merigold, czerwonowłosa kobita Geralta z Rivii? Tego nikt nie wie, jedynym porwańcem tego jest Leto Wiedźmin. Nie wiem skąd on jest, ale dziada grubasa zarąbię normalnie. A to tylko jakaś skrzyneczka, jakaś ozdoba. Zaraz zobaczymy co to jest, tylko tak rzuca szybko okiem jakiś rupieć, dobra. No, możemy już iść. W sumie to zdejmę i założę wyśmienite srebrne sztylety. No, chcę założyć pięknie. Okej, idziemy. Trzeba szukać naszej laski, bo no porwali. No. Ten Leto to już naprawdę przegiąć bardziej nie mógł. Pozbieramy tu jeszcze jakieś ważne rzeczy, które są. I tutaj jeszcze sama druda niebieskiego chyba meteorytu. Dziki Gon. O. Przeczytamy sobie trochę o Dzikim Gonie. No miałeś mi butów nie zdejmować. No kurde, bitch, please. O jest, Dziki Gon. Możecie sobie przeczytać, zapauzować i sobie przeczytać, bo ja nie będę miał na razie czasu na czytanie, ale mam jakiś schemat, to dobrze. Dobra, znikamy, bo trzeba iść do Flotsam, a niebawem możemy znaleźć naszą Triss, którą porwano. Tak już powiedziałem z dwa razy. No Leto się dopuścił jeszcze czegoś takiego. No nie dość, że zabił króla Foltesta z pomocą Skojetel, których teraz zdradził bestialsko, no to jeszcze przyczynił się do czegoś takiego. No i ja bym już takiego kurde normalnie powiesił za to wszystko. No, to jest wręcz niedopuszczalne. A jeszcze dopuścić się zabójstwa króla to już jest po prostu powieszenie na stryczek. Ale Leto to Leto, my go kiedyś zarąbiemy spokojnie za te wszystkie rzeczy, które nam zrobił. No to spotka go kara, lecz jeszcze nie dzisiaj. On dzisiaj się cieszy swoim szczęściem, lecz nie na długo. Skończy się jego kiedyś nędzny żywot i pójdzie sobie lulu. A my już jesteśmy we Flotsam. Zobaczymy co się niebawem będzie działo. Pisałeś mi znowu w komentarzu, że mam się spodziewać jakiejś niespodzianki we Flotsam. To ja już chcę wiedzieć co to będzie za niespodzianka. Ja już się obawiam co to może być. To może być wszystko. Nie pisać mi SMS-ów, no wiedziałem, że tak będzie. Sorki, ale musiałem teraz napisać. Dobra. Stój! What the fuck? Co jest? Co się dzieje? Zamieszki. Aha. Bramy zamknięte do odwołania. Co? Puść mnie. A komu niby Wiedźmin będzie przeszkadzał za murami? Właśnie. Puść mnie, Deklu. No tak. Wejdź, białowłosy. Dziękuję. Uczyliście się na naszej krwawicy! Co jest do cholery jasnej? O kurde. What the fuck? To jest ta niespodzianka? Zęby się zlatują. Łoż ty w życiu. Ja pizgam. Ej, wy tu chyba kurde zrobicie trzecią wojnę światową. No nie, żeby kurde takie nędzne widoki tutaj opieprzały kogoś. Łoż ty. Nie będę tak się lampił. Ludziska, to też jakieś dziwadło. Dziwadło, chcesz zginąć? Chcesz zginąć? Zostawcie krasnoluda, nic wam nie zrobił. O kurde, Zoltana chyba pobili. Wyszuje. Racja, przecie to nasz sąsiad. Trzeba do domu iść, ludziska. Ja pizgam. Ej, no tak po prostu pobić. Dzięki ci, Wiedźminie. Gdyby nie ty, a dobra, to już myślałem, że Zoltan. Schowaj się. Ja cię pieprzę.
I no tak być nie może, no kurde, co się z wami do cholery ludziska dzieje? Straciliście umysły? Ej, no chyba was już... Czego, kurde? Kurde, zamieszki, chuje moje się tu dzieją, a wy jeszcze pytacie się czego? I ja wam dam, a wy tu co? Serdeńko. Sprawdzę, czy jeszcze gdzieś nie ma tu zamieszek. Ja cię pizgam. Ej, co tu się stało? Łożesz w pytę. Aha. Serdeńko. I tak sobie po prostu tu stoicie, jak markiem zasiało i nic z tym nie robicie, no. Kurde, macie zbroję, macie miecze, no powinniście walczyć. Ale wy się opieprzacie. No i patrzcie, jaki macie skutek. Doszliście do takiego konfliktu. Już to aż masakra. Tu kto? Co tu? Aha, przepłynęli tu. Proszę, proszę. No i co teraz? No właśnie nie wiem, co będzie teraz. I to mnie martwi. Kurde, no. Dobra, idziemy tam, gdzie trzeba. Ale pięknie się tu stało, no po prostu lepiej być nie mogło. I co, Loredo? Takiś kurde władca. A ty ślepi siuraj na ten ogień, bo sam kiedyś spłoniesz. I będzie na ciebie ktoś szczał. Ty kurde, bez mózgu. Jeden. A tu co? Ja pisk. Co tu się stało? Przecież to jest masakra. Nie no. Trzeba przyznać, że wojnę nie są tu wszczynali. Mordujecie niewinnych! O, jaskra słyszę. Nie podskakuj do niego. Geralt! O, dzień dobry. Co tu się to dzieje? To jak będzie, karczmarzu? Syna mi zabili, co? Syna! Elfy przeklęte! Chcę ich krwi! Aha. Czyli to jest to. Uspokój się, to może kiedyś spłodzisz nas na... Jak mu to gadał? Kiedyś trafisz na lepszego od siebie, odmieńcze! Morda! Macie szczęście, elfie ścierwa, ale jeszcze was kiedyś dorwiem. Chodźcie, ludziska. Won mi stąd. Kurde. Dzięki ci, Gwynblade. Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi. Aha. Uchodźmy stąd jak najprędzej. Mhm. Uważajcie na siebie. Kto rozpętał tę jatkę? Dowodów nie mam, ale stawiam na Loredo. No, rządzący zawsze będą szukać usprawiedliwienia dla swoich błędów i porażek. A lud zawsze pragnie igrzysk. Krwawych czy radosnych, obojętne. To miasto już nigdy nie będzie takie samo. Nastał tu czas pogardy. No kurde. Musimy odnaleźć Triss. Wiesz gdzie jest? Miała iść do Shili, a ta wynajęła w gospodzie izbę. Aha. Mówiłem jej o megaskopie, nad którym pracował Zoltan. Chodźmy. Szczęśliwie zdobyłem klucz do gniazdka Shili. Pięknie. Nie pytaj jak. Tajemnica zawodowa. Dobrze, nie będę się ciebie pytał. Tylko prowadź, jaskier. No idźże, kurde, co się opieprzesz. Nieźle się tu kłaniam się. Też się kłaniam. Sorry, odpieprzyło mi się. Ale powiem... Ej no bez jaj. Ej, zostawcie tego elfa. Kurde, trzeba go ratować. Ej no zostawcie go, kuziwa. Ja się wtrącę i tak. Co to za dziwadło? Sam jesteś dziwadło. To ten czarownik. No, dziękuję. Zostawcie ich. Nic złego wam nie zrobili. Właśnie. Oj, dużo się bawimy z znakiem Axii. Rzeczy samej. Przecie to nasze sąsiady. Trzeba się rozejść. No, zostawić go. Panie. Czułem już chłód ostrza między żebrami. My im przecie nic nie zrobili. Za co oni nas tak... Na tego nie zawsze wiem. Zawsze znajdą się jacyś winni. Uważajcie na siebie. Faktoria wrze. Kurde. Masakra. Gdzieś jeszcze jakieś, nie wiem... Niewinne dochody. Jakieś, nie wiem, sprzeczki, konflikty. Dobra, spokojnie. A teraz prowadź, jaskier. No jaskier. Kurde. Gdzie ona przepadła?
kurde, chyba ciebie będę musiał doczołgać, bo ty kurde chyba chodzić nawet nie umiesz. Matka cię nie nauczyła kroczkami pierwszymi stawać. Tylko kurde beczałeś. Masz tu światełko. Dla efektu. No i dobra. A więc co tu się stało? Niedobrze. Nie wygląda to dobrze. To mamy problem. Sprawdźmy ślady. Może się czegoś dowiemy. Dobra, szukamy tych śladów. Okej, okay, badamy. To przyboczny Shini. Aha. Ma skręcony kark. To nie jego krew. Aż to czyja? Triss weszła, skręciła kark strażnikowi, potem się zraniła? Nie, no bez sensu. Przecież. O, 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 jakaś karteczka. Notatki... Nie, to nie jest to, czego szukamy. Co się... Niezły burdel. No pięknie. Patyczkowali się. Nie rozumiem. Ktoś tu jeszcze był. No, tu ma coś na coś zbadać. Patrz. O, proszę. Co to? To świetlik. Ktoś mógł podglądać. Po drugiej stronie jest Xanthus. Może burdel mama widziała, co się tu stało. Chodźmy. No dobra. Tu mamy już kolejny trop. Do burdelu. Burdel mamusia będzie coś wiedziała. Trzymaj się ode mnie z daleka. Co jaskier? Co podskakujesz? Żebym ci nie walnął. Te wszystkie twoje zawodowe czyny. Dobra. Co tu się zamknięte. Dzieje? Zamknięte! Przyjście później! Zabili mi dziewczynę. To Derae. Geralt, to była jej izba. Co się stało? Zamordowali ją. Wczoraj ją kochali, pili z nią wino, mówili jaka śliczna. Dziś przyszli w pięciu. Wszyscy pijani krwią z plugawymi okrzykami na gębach. Miała klienta? Nie, była ze mną. Co się tak gapicie? Chciałam ją uspokoić, pocieszyć. Miałem nadzieję, że powiesz mi, co się stało w izbie obok. Zauważyłem otwór do podglądania. Ale skoro byłyście zajęte... Byłyśmy, dopóki nie usłyszałyśmy rozmowy za ścianą. Shilla zawsze rzucała zaklęcia, przez które nic nie było słychać i widać. Ale tym razem nic nam nie przeszkadzało. I zaczęłyśmy podglądać. Ja patrzyłam pierwsza. I to była ta ruda czarodziejka. Aha. I Cedric. Co? Nasz zapity eks-wiewiórka. Ruda podeszła do magicznego lustra i powiedziała... Zobaczmy, z kim ostatnio rozmawiała królowa lodu. To Shilla. Nawet ja się zorientowałam. Zamachała rękami, wykrzyknęła zaklęcie i w pokoju pojawił się mężczyzna. Wyglądał tak, że Derae aż pisnęła ze strachu. Leto. Kiedy udało mi się odepchnąć Derae, w pokoju była już inna postać. Tym razem kobieta. Triss zwracała się do niej, Filippo. Co? Co do cholery? Witaj, Filippo. Się tu rzeczy Triss, działy. Ładnie wyglądasz. Co ona tu robi, Ureta Triss? Powaliło ją chyba. Dlaczego posługujesz się megaskopem Shilly? Nie wierzę, że się zgodziła. Równie dobrze mogłabyś prosić ją o pożyczenie szczoteczki do zębów. Shilla o niczym nie wie. Po co Shilla przyjechała do Flotsam? To delikatna sprawa. Potrzebujemy kogoś na dworze Henselta, który, jak wiesz, nienawidzi czarodziejek. Wiem. Jedyny syn Henselta zginął w wypadku na polowaniu 3 lata temu. Królowi nie udało się spłodzić kolejnego potomka, a próbował usilnie. Shilla twierdzi, że będzie w stanie uzdrowić obumarłe narządy króla, ale potrzebuje bardzo rzadkich składników. Kejran. Które zamierza wyekstrahować z Kejrana. Właśnie. Tym sposobem po prawicy króla znów zasiądzie czarodziejka. To wszystko. Nic więcej nie wiem. To marnie. Co się stało z Triss? Gdzie ona jest? Nie wiem. Słyszałam tylko rozmowę, o której już powiedziałam. A potem przyszli mordercy. Skopali mnie i zadźgali Derae. Ale słyszałam odgłosy walki w pomieszczeniu obok. Czarodziejka krzyczała. Gdy zabójcy poszli szukać kolejnych ofiar, wyjrzałam na zewnątrz. Zdawało mi się, że widzę Cedrica. Przekradał się uliczkami w stronę lasu. Zataczał się. Dziękuję, Garveno. Poczekaj.
Przekaż Jorvetowi ten list. Co? List? To nazwiska morderców Derae. Jorvet zrozumie. Aha. Szpiegujesz dla Jorveta? Pomagam mu od czasu do czasu. Po prostu mu to przekaż. Kurde, mama w służbie Jorveta. Nic nie obiecuję. Jaskier, zaczekaj na mnie. Coraz dziwniej się tu robi. Krew Cedrika. Wskaże mi drogę. Dobra. Czego mam użyć? Eliksir Kot. Okej, okay, już. Czyli teraz medytacja. Jep. Picie eliksirków. I kocik. Jep. Okej. Okay. Oj, nieładna sprawa się tu dzieje. I coraz mniej mi się to podoba. Kurde. Niedobrze, niedobrze. Jak pizga tym światłem. O Boże, masakra. Dobra, ale są ślady. Były tu ślady. Więc niech będą mi tutaj. Okej, okay, tu były ślady. Kolejna ofiara. Muszę szukać dalej. Aha, dobra. Trzeba iść naprawdę dobrymi śladami, jak chcemy dotrzeć tam, gdzie trzeba. Dobra, idziemy sobie tutaj, bo widzimy kolejne. O Boże, chyba... Obawiam się, że nasz drogi Cedric chyba już... przestanie istnieć na tym świecie. No, Cedric, gdzie jesteś? No właśnie. Gdzie cię tak podziało? Kuźwa. Zaś cię znajdziemy i wytropimy, spokojnie. Kwestia czasu. Tylko kwestia czasu i cię znajdziemy. O kurde, co taka wielka stopa? Oż ty w życiu. Gdzie są kolejne ślady? Idę na ślepo, kompletnie teraz. O, są, są. O kurde. Skojatel nie próżnują. Ten chłop nie pomoże mi znaleźć Cedrika. Dobra. Kolejne ślady są. Jest. Kedmin Gwynblade. O kurde. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Triss poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem Duan, który pilnował drzwi. I włamaliśmy się. Znów zabiłem Duan. Wiem. Gdzie jest Triss? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Kurde. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Triss, ale był szybki. Za szybki dla mnie. Uderzył Triss, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn, w pobliżu krasnoludzkiej osady Vergen. Triss stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził. Lepiej się postaraj, bo idziesz pierwsza, a ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że miałam wizję? Dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz... Teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija Duan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć? W Edirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę. Ocal ich duszę, a wrócą twoje wspomnienia. Dobra, spoczywaj w pokoju, Cedric. Przydatny byłeś, bardzo, ale teraz musisz sobie spocząć obok tego drzewka. Co się dzieje? Las. Czuję... obecność. Aha. Widzowie przyszli.
A, dobra, już nie śmiejmy się z tego. Przyszli się pożegnać. No właśnie, też. Mój las. Wafail, Gwynblade. Żegnajcie. No, to dobrych snów. Spoczywaj tam w pokoju. Dobra. No cóż. Życie elfa za życie Triss. Aż kurde, no nie tak to miało być. O, dostałem chyba level up. Gdzieś ty się podziewał? Królobójca. Prawie go miałem. Uciekł? Teleportował się do Edirn. Jak to teleportował się? Zmusił Triss, by rzuciła czar. Aż kurwa. No właśnie. Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać, dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, Skojatel też szykują coś dużego. A jak dużego. Pierdolę Rosza? Co planują Skojatel? Chcą odbić barkę. Potrzebują twojej pomocy. Kiedy przystałeś do Skojatel? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nieludzi. Chędożony pomnik ludzkiej nienawiści. Pogadam z nimi. Może Rosz albo Skojatel wreszcie na coś się przydadzą. Okej. Spotkaj się z Jorvetem. Czyli już podjęliśmy się rozsądnego i konkretnego wyboru. Dobrze, idziemy do Jorveta. Cóż, ja mam już wywalone na... Szkurde. Nie chcę rozmawiać z Roszem. Chcę z Jorvetem. Mam wywalone na Rosza. To, że się zaprzyjaźniliśmy, to nie było na długo. A on mnie trzymał jeszcze w więzieniu za to, że niby ja zabiłem Henselta, Foltesta. A niech się pieprzy, dziad, kurde, niebieski pas, kurde. Już o nim nie będę nawet myślał. Dzień dobry, elfy. Jorvet czeka, Duan. Dziękuję. Gdzie ten Jorvet? O, jest. Yo. Gdzie on jest? Triss teleportowała ich do Doliny Pontaru. Kurde. Zmusił ją. Nie. Skojatel w Edirn zapłacą krwią za moją głupotę. Aha. Eleyath, przygotuj oddział do wymarszu. Ruszacie natychmiast. We Flotsam był pogrom. Ulice spływają krwią twoich pobratymców. Wiem. Dlatego potrzebuję twojej pomocy. Chcesz, bym razem z tobą mordował ludzi? Pragnę śmierci każdego z tych Duan. Ale nie o to chodzi. Naszym celem jest Dolina Pontaru. Dlaczego Dolina Pontaru? Dolina Pontaru jest jak kawał dobrego mięsa, na który rzucają się psy. Skojatel gryzą najmocniej. Bo to nasza ziemia. Z dziada, pradziada. Nie jestem bandytą, Gwynblade. Jestem dowódcą wielkiej armii. Chcesz utworzyć państwo elfów? Państwo elfów już istnieje. Nazywa się Dol Blatana. Włada nią Francesca Findaber. Włada? Nie, ona tylko wypełnia polecenia Nilfgaardu. A nam chodzi o prawdziwie wolne państwo. Kraj, w którym elf będzie mógł wejść do każdej karczmy. Kraj, w którym ludzie będą mogli bez lęku zapuszczać się w las. I co, postanowiłeś zostać królem? Król Jorvet pierwszy? Nie chcę być królem. Mówiłem ci już, że znam głowę, do której pasuje korona. Trzeba ją tylko na nią nałożyć. Czyja to głowa? Należy do kogoś, kto wierzy w prawość, uczciwość i honor. Do kogoś, kto nie zaprzeda się Nilfgaardowi za garść orenów. Do kobiety imieniem Saskia. To twoja narzeczona? Nie kpij, bo mówisz o niej, jakby była dla ciebie kimś więcej niż tylko ładną główką do korony. Zmienisz zdanie, kiedy ją poznasz. Wkrótce cały świat usłyszy o odwadze dziewicy z Edirn. Dowiodła już tej swojej odwagi? Czy tylko tak mówią? Tak. Pokonała smoka. Bogato. Powiedziałeś, że udajesz się w okolice Vergen. To prawda. Czego miałbyś szukać u krasnoludów? Henselt rozbił obóz ze swoją armią na prawym brzegu rzeki. Dziewica i czarodziejka zbierają armię do obrony Edirn. Jaka czarodziejka? Filipa Eilhart. Co redańska czarodziejka robi w Edirn? To jej sprawa. I czego oczekuje ode mnie dowódca armii? Żebyś wyruszył ze mną do Edirn. Być może znajdziesz tam swoją czarodziejkę. Ale na pewno poznasz kogoś, kto wkrótce zmieni układ sił na północy.
To 2 dni drogi. Nie zdążysz. Mam plan. Dam radę. Ta? Pewnie. Jaki? Najpierw powiedz, czy nam pomożesz. No jasne, no. Pomogę. Pomogę wam. Razem dopadniemy Leto. Świetnie. Nie ma czasu do stracenia. Musimy odbić jeńców, trzymają ich na barce. W mieście był pogrom. Jak chcesz to zrobić z tą garstką? Nie jesteś pretensjonalny, jesteś szalony. Moja matka też tak mówiła. No i dobrze mówiła. Bo się o ciebie troszczyła. No dobra. To wiecie co? Zakończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 19 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I już w 20 odcinku postaramy się wyrwać z tej przeklętej mieściny Flotsam i wyruszyć w Edirn po naszą czarodziejkę, po samego królobójcę, który porwał czarodziejkę. Trzymajcie się, na razie, ją zapiszę jeszcze. Okej, no to żegnam.